Atrakcja, którą właśnie widzimy, to jest RMF Dragon o numerze 34. To jedna z pierwszych atrakcji w Energylandii, a raczej roller coasterów. Jego producentem jest Vekoma. Długość trasy 453 metry, wysokość 20 metrów, przeciążenia 3,5G, przepustowość 20 osób i prędkość 75 km na godzinę. Jest to atrakcja familijna, nie ekstremalna, aczkolwiek całkiem szybko jedzie. A teraz przejdźmy do testu tej atrakcji. Dobra, no i wchodzimy do RMF Dragon. Całkiem długa droga.
Ostry zjazd w dół.
No i wychodzimy z atrakcji. Nie, 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 nasz tam. 1, 2, 3, 4.